Paczka z Vitapolu otwarta, bo już robiłam filmik na TikToka, a teraz wam pokażę, co w środku ułożyłam tak samo, żebyście widzieli. I jeszcze nie zrobiłam próby jajka. Witam was serdecznie na przeglądzie paczki z Vitapolu. Grysia tam sobie je serdecznie bola, tak żebym nie dała odporu. Także przegląd mnie do mnie też jest przegląd, bo to ma Wielkanoc. Piękna folika w czasie. Rzeczonka. Tak, to się prezentuje. Przeczytam wam, co tutaj jest tam. I nie wiem, czy wy słyszycie w ogóle, bo Grysia tak szarpota. Wesołego Alleluja. Życzymy wam i waszym bliskim, aby święta wielkanocne przyniosły wiele radości, spokoju i wzajemnej miłości. Niech ten czas będzie dla was okazją do zatrzymania się i refleksji nad tym, co w życiu jest naprawdę ważne. Niech wielkanocna radość i nadzieja napełnią wasze serca i sprawią, że wasze pupile będą jeszcze szczęśliwsze i zadowolone z waszej obecności. Życzymy wam wspaniałych chwil spędzonych razem z waszymi pupilkami i najbliższymi. Mamy dla ciebie prezent. Jajko z niespodzianką oraz kubek. Cieszę się. Do przepysznej kawusi lub herbaty. By umilić ci dzień. Dla twojego pupila oczywiście też mamy coś mamy. Większą ambasadorską paczkę z jedzonkiem oraz zabawkę marki Trixie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Ale się cieszę. Ale się cieszę. Ale się cieszę. Najpierw pokażę wam gryziowe rzeczy, a później pokażę wam te swoje, bo są inne i na pewno to jest jakby limitowana edycja, pamiętajcie. Gdzie to sobie odkładam na bok. I najpierw wam pokażę prowadzenie tego, że robiliśmy w sumie test. To jest karma pełnoporcjowa i to jest mega spoko produkt i bardzo polecam. Jest mega zbilansowana, bo nie tylko jest granulat, macie też kawałki suszonych owoców, warzyw, sianko, także mega, mega pozycja. To warte zakupu bardzo. Sianko też już miałyśmy, ale nie testowałyśmy jeszcze, więc postaramy się nagrać film na TikToka z testu, bo ono jest mega pachnące i bardzo fajne i nie jest takie mocno drobne, że to się wszędzie rozsypuje, więc też spoko. Wsypię jej tam do jej domku pewnie i wtedy wam pokażę. Bo Grysia generalnie ma tak, że ona nie jest paśnika. Jak jest w domku, to oczywiście sianko jest przepyszne. W paśniku jest wszędzie rozwalone, więc ja jej nie rozumiem czasami. Później mamy kolby z czerwonych warzyw. Je też już testowałyśmy na TikToku. Też bardzo fajne. W ogóle kolby od Vita Herba są mega spoko. Rzadko spotykana jest dobra kolba. I w środku macie drewniany patyk, także na pewno nie zje plastiku wasz króliczek. Też mega spoko. Później pokrzywa przyda się, bo ja generalnie mam misję zbierania sama pokrzywy i ja muszę sobie założyć dwie pary rękawiczek roboczych, bo inaczej się jej nie da, więc mega spoko, że musiała tego robić sama, więc też spoko, bo już się nam traziłka kończą. Łąka kwiatowa, ja też już testowałyśmy i też mega fajne, w ogóle polecam te mieszanki ziołowe od nich, mega spoko, bo się nadaje właśnie na porcję ziółek, nie tylko jako sianko, więc mega spoko. Zabawki, takie marchewka i chyba kukurydza. To jest spoko, bo dawno w sumie nowych zabawek nie kupiliśmy. Ale zamawiamy teraz na święta taką super zabawkę. Ja marzyłam o niej. Ja marzę za mojego królika, tak. Ja marzę za królika. Ale na razie wam nie powiem co. I mam nadzieję, że dojdzie przed świętami, a nie po. I jeszcze taki kartonik tu mam. Ten karton mogę odstawić w sumie. Otworzę i pokażę wam. I tutaj jest tego, co tutaj mam, to testowałam tylko jedną rzecz i to jest topinambur. Jest mega spoko, jej dosypuję do ziółek albo do tej zabawki interaktywnej, co te przekrótki są, to tam też jej daję. To są mega fajne do wyciągania, bo są właśnie twarde i łatwe i książki. Kwiatna gietka. Ja w ogóle zawsze, jak było zawsze w jakichś ziółkach, to ja myślałam, że to jest mniszek. Także wielka brawo, także to też będzie fajne. O, a to jest w ogóle dla mnie zaskoczenie, bo nie wiedziałam, że w sumie korzeń cykorii też osobno sprzedają, więc spoko. W ogóle wygląda jak cicciolino, takie włoskie mięsko, robione na głębokim oleju, więc gdyby nie miała wege wersję. I kwiat fermalwy. I to często jest w jakichś lunchach, lunchboxach albo w takich tunelach, więc spoko, że teraz mamy osobno i możemy to gdzie indziej wykorzystać. Teraz najwspanialsze rzeczy dla mnie. Kubek. Będę miała swój kubek z Vita Herbal. Cieszę się. Patrzcie, jakie to jest piękne. Patrzcie to. Dzisiaj już będzie pita herbata jak nic, bo kawę już wypiłam, a generalnie mało piję kawy, więc na herbatkę. Piękne. Gryzia, podoba ci się? Gryzia, chodź.
Gryzia nie jest zainteresowana kubkiem. Jedzonko, oczywiście, że jedzonko. I jako niespodzianka, ja tu na diecie, a oni mnie tu pasą słodyczkami. Ale i tak otworzę, bo ja muszę zobaczyć do środku, bo to napisane, że coś w środku jest. Czyli ja to zrobię. I te czekoladki też trochę przetestuję. Nikt nie będzie widział, że ja coś zjadłam słodkiego. To tylko trochę, bo resztę dam mojemu bratu. Ja tu nie mogę tylko... O, to jest jakaś kartka. Ludzie, to jest kartka. Czekajcie, najpierw czekoladę przetestuję. Trochę łamałam. Niam, niam, niam. Smakuje jak ta wewnętrzna część Kinder Niespodzianki. Więc pycha. A tu mam takie coś. Jakieś karteczki złożone. Więc jestem ciekawa, co to jest. Może jakieś puzzle albo coś takiego. Memory? Nie wiem. Nie! Jakie to jest słodkie! Patrzcie, małe króliczki. Małe króliczki. Nie mogę. Ja nie wiem, co to jest. Może jako znaczki mam to wykorzystać. Nie wiem. Zostawię to sobie i nie będę tego rozdawać. Nie, czekoladka pycha. Polecam. Wielka na diecie właśnie jest. Rozpakujemy gryzie zabawki, co? To na chwilę was zatrzymam, żebym to mogła odłożyć jakoś ładnie. I testujemy zabawkę. Okej, biorę, to jest jej zabawka. I teraz rozplątuję tu, z tyłu. Myślę, że na razie nie będzie zainteresowana, bo ma to serce z buraka pyszne od Vitapolu, co też polecamy. Ale jej rozpakuję. Rozpakuję coś nowego, tak, a później zrobimy może film z testu tego korzenia cykorii, albo coś tam, zobaczymy, nie ma to zapachu, sobie pachnie jak zabawki, a to jest fajne, tylko ja się boję, że ona to w sumie zje szybciej niż to jest warte, także teraz pokażę wam, jak jej tu daję, zobaczymy, że jest zainteresowana. Gryzia, patrz, dla ciebie, co to jest? Co to jest? Nie wiadomo, trzeba sprawdzić. Także chyba podoba się zabawka i bardzo dziękujemy za paczkę. Jest nam niezmiernie miło i ja też dziękuję w sumie za prezenty dla mnie, bo byłam w szoku w sumie, że coś dostałam. Normalnie tak podjarałam, jakbym nie wiem co, wygrała miliona w Totka. Gryzia też dziękuję, piękne zabawki. Kochani, tę ściankę trochę otworzyłam. Jest niesamowicie ładnie pachnące. Gryzia się skusiła od razu jej z pudełka. Muszę jej przyłożyć, że tego plastiku czasami nie zjadła. Także sianko serdecznie polecamy. Gdzie sobie sama chyba zaczyna otwierać. Dobra, muszę je otworzyć, bo inaczej zjadam plastik. A tu jeszcze dostałam taki cudny kubek, więc za chwilę sobie robię w nim herbatkę i polecam wam zrobić sobie napar z ziółek królika. I w sumie nagrałam o tym TikToka, także zapraszam was tam. Buźki.